O, to było to, że musiał wejść do sklepu, wyjść i wtedy nowy towar się pojawił w sklepie. Maziomek, jak się sprzedaje towar. Uścisk mafijny. Tak, mafijnie obściskując posiaczkę. Bardzo jej pisty, ale musicie zapłacić. Taki prawie, że Han Solo jest. Może właśnie to było to. Okej. Też pan. Biorę go. Na ciebie leci, Andrzej. Takiego pile drivera ci chcę zrobić. W zwolnionym tempie. No, u mnie leciał w bok. U mnie leciał na ciebie, tak. Tak wiesz, z rękami do góry, tak. Ja. Zobaczył cię przez okno. Oj, tak, zobaczył cię przez okno. Od razu leciał na ciebie. Z góry. W parkingu cię zobaczył, kurwa, ale stalkernia. Muszę samochód odpalić, a tu Andrzej. Dobra, za dużo reloadów jednak z tym pistoletem. No ale trzeba się uczyć, kurwa. Nowoczesnych FPS-ów. Ja się zblokował. Ha? No Andrzej, jak takie żarty są jak syrena, to... Nie wiem, wyciągnąć, kurwa, jednak. Prawdziwą broń. Czyli sweepera takiego. Z góry. Z tyłu. Porwa ściarnia niestety. Trochę amunicji się jednak oszczędza. Na tym marku. Ejka. Chowanek. Syrena, no kurde, człowiek chce oszczędzać amunicję i się po prostu nie da. Z tyłu syreny! Jezus, dwie na raz. Uważajcie na koty. Daj Andrzeju chwila. Ja dam tobie, jak obronię ten korytarz. Dobra, teraz ty. Reload drugi. Oj, te syreny, dobrze, że wypatrzyłem, kurwa, tak po cichu wyszły stamtąd. Skrake. Dawaj Skrake'a. Zgadnij, kto za Skrake'em. Dwie syreny, dokładnie, jedna przy drugiej. Ale szukał nas trupajesz z tymi syrenami. Nie no, zmiana jest na dobre, ale na hoe to faktycznie jest grind dzięki temu. Nie boisz się zmiany na lepsze? Nie no, faktycznie no. Wcale Berserk nie ma tak łatwo, mimo że, wiesz, ma tam bronię tam zajebistrzej w ogóle. Z góry. Tylko, że to zmusza ludzi do grania Berserkiem po prostu. No, właśnie jak są syreny, to zniechęca. Teorii. Tak, no ja się czuję trochę zniechęcony. Biorąc pod uwagę, ile razy przegraliśmy tylko przez syreny. Przez nikogo innego. O, tu idzie jedna na przykład. A jaj, pokoje cię. Dobra, chodźcie. Ale przecież, ale to jest kurwa takie myślenie jakieś... No oni nie mają za dobrego skilla w myśleniu. To jest takie no właśnie ta balansowanie firma w stylu Blizzarda. Coś zjebiemy, to tutaj wyrównamy tym, ale znowu przede wszystkim przez to zjebiemy coś innego. Nie wolno balansować podczas ceny, to nigdy nie działa i nigdy nie będzie działać. No. Bo takiej tempoty jak ta siekiera za 1000, którą można podnieść i sprzedać za 750 po 100, to ja się nie spodziewałem, że można być tak głupim. Skoro ten sam efekt byłby po prostu obniżając discount Berserkowi. Wtedy nikt by nie był skrzywdzony, a teraz po prostu off-perk siekierę za 1000 możesz kupić, nie? Albo podnieść tam na lodołamaczu czy gdzieś i popchnąć za 700. To taką tempotę ich nawet nie podejrzewałem, no ale jak widać się da. No i przecież zerk jako jedny ma damage reduction. Nawet ten. Nawet bez broni. Tak no ma. Syren też ma damage reduction. Te, które niby dodaje, żeby mu utrudnić życie.
to na hołę, kurwa, no ta ilość tego damage'u od syren jest oślepiająca po prostu. Resza chyba słyszę? Nie, spejka. A to zrobisz, tak? Obstawiam jak coś, pięknie. Moim huntingiem. Dobra. Na ty wszystko kupione. Ty masz jedno miejsce, Sachtek, ja mam już 23/24. I co, idziemy w tą maczetę, bo mnie nawet stać na dwie, mogę ci kupić. Nie ma takiego sidearma, kurde, fajnego, zamiast tego marka, żeby, wiesz, był większy o jeden chyba, nie? No nie ma. Ciebie się wina. Pistolet zajmuje jeden. Mark zajmuje... Nie, maczeta zajmuje jeden. A Mark zajmuje dwa. Czy trzy. Tak. Nie jestem dobry z tych broni, z rozmiaru. Dwa. Czyli no, potrzebny był jakiś pistolet, który zajmuje trzy. Żeby wypełnić tą lukę. No. Tamka ma cztery. Nie, handcanon ma 4. Reszta tych pistoletów to 2. Czyli handcanon ma 4, Mark ma 2 i reszta ma 2. Tym rewolwerem się jakaś tam dyskusja rozpoczęła. To jest useless w tej chwili, jak jest Mark 23. Z góry dwie syreny. Oj, to biorę się do niej. O 16 zdrowia po tej akcji. Wiecie? Ty żyjesz. Nie wyglądało. Napierdalałem do nich od razu. Dobrze Andrzej powiedział, bo ni chuja bym się nawet nie obrócił. Ale bym kurwa tam nie spojrzeć. No, ekrany by się zaczęły wszystkim trzęść i tyle byśmy pograli, kurde. Sasz z Szykawusia. Ale beauty of it, mam 100 zbroi nadal. Jakbyście chili ten spłat taki. A coś tutaj. To fan out. Trzy sekundy sobie. Jakiś gorfas tu szaleje, uwaga. Skoczył na Sacha. No, skoczył na Sacha. Dobra, sprzątam gówno. Nie daj sobie Andrzej, bierz go. Wyjść na głowę. O, właśnie go wziąłeś. Wolnie. Na Nasty jechał w poprzedniej grze crawler. Przez dość długo. Skoczył jej na głowę, ona z nim biegła, nie? No, podobać się chciałby też. Też po mnie wyszło pewnie. Jakoś zginął. Ale zapamiętałem to. Takie coś, co się nie zdarza za często. Rzadko po prostu. Nieczęsto jedzie na tobie crawler. Czasem jest taki dzień, że po prostu na chyba tobie jedzie. Na Księżycu po prostu, tylko takie rzeczy są możliwe. Oj, syrenki dwie. Mnie też. O, moja ambitny plan oszczędzania amunicji coś na razie słabo. Z tyłu! Dużo. Sach, nie masz zbroi znowu? Nie wiem, jak to się dzieje. No ja też jakoś dużo nie mam wybitnie. Ginger fasty. Chcesz? Proszę. Biorę go. Dwa. Biorę. Może się nie udać. O, dzięki za ekstra granaty. Nice. Bardzo nice, mi powiedział. Syrena tam idzie tym sprayekiem, uważajcie. Tu idą trzy syreny. No właśnie, o tym mówiłem. U nas tylko jedna na razie. O. Trochę granatów wyjebałem, chłopaki. Nie wiem, czy to wam jeszcze w stanie dwie pomóc. Widzę. Lecz. Luzy. Dzięki. Ginger fasty? Nie. Ojej, śmieci.
tyłu. Biorę się za tył. Jej, mi się prawie skończyło. No właśnie, też mam ten problem, ale jeszcze trochę nabojów jest. 30, come on. Come on, Sa, uciekaj. Dobra, to powalczę uciekaj. Trochę może huntingiem. Nie ginsach. No, to już 10 fala. Kurwa, strasznie dużo hasków jest, uważajcie. Pierdala mi jest... Wysyłamy. Z kuszy, bo pierdolę. Tak, na pierdala jest kuszy, to jest bardzo dobry plan. Na poszła. Nie mam litości, kurwa, do syren. A syren nigdy nie wolno mieć litości. To co? Kończymy tą, kurwa, rozgrywkę na tym escape'ie. Znaczek trzeba zdobyć w końcu. Czekajcie, wrzucę mój gear, ten supportowy i pójdę w demo. To, który ktoś podniesie, chyba? Dobra, tak, chodź, tak, Andrzej, ja, chodź, ja Andrzej, chodź. Aha, zabiłeś ostatniego, tak, dla niepoznaki. Mówiłem, chodź. Jakoś tak się nie będzie dużo pipe. Strzelałeś, widziałem. Oj, daleko trader. Oj, to nie było za dobre. Za dobre. No to kurwa, jeszcze? Kupuj te pipe, kurde, bo tu widzę bida. Sach, zbierasz te rzeczy, nie? Słyszysz. Dać ci kasę? Bardzo mało czasu masz. To nic, to może jedno wejście tylko obstaw jakoś porządnie. Drugie jest za daleko, nie dasz żadne. Kupiłem też swoje pipy. To idź Wojtek do drugiego, tego dalej. Rzuć je. Sach niech tu obstawi po prostu grubo jak może. Nie dawaj mu szkasa, on nie zdąży. No już tak nie mam co z nim zrobić. Aha, no to dobra. Awaj! Okej, zdążysz. Przeładowuje się, kurwa. Nie mogłem kupić pipów. Bo tutaj czemu? Blisko, z tego wejścia są obstawiłem. Ja z traderem miałem bardzo często takie przygody. Tak, blisko wejścia, które ty obstawiłeś. Ładowane? Tak, nie zabić na to przypadek. Słyszę go. Z lewej. Z tej gwiazdy pierwszy. Trzeba schować, kurwa. Kot mnie tu zaatakował. Z mojej strony. Idzie tam od strony. Pierdalaj, pastuchu. Brawo. O, brawo. I tyle. A, dostał 4 rury ode mnie. Jest znaczek, no i to jest to. I to są te piękne chwile. Jest znaczek. Kamień mi spadł z serca. A nie mogę screenshota zrobić, jakiś taki wyszedł niezbyt fascynujący. Fajnie, przez ten dym żeśmy go dobrze nastrzelali. Ja strzelam zupełnie na oślep. Uff,